Piękno każdej kobiety tkwi w szczegółach, a najważniejsze, najpiękniejsze, naturalne piękno jest w kształcie brwi, w kształcie oczu i w kształcie ust. Podkreślenie idealne tych partii daje piękny wyraz każdej twarzy. W dniu dzisiejszym pani nadamy kształt brwi, ponieważ brwi są oprawą oka, są najważniejszym elementem naszej twarzy. Kreseczki już są, kreska górna daje wrażenie otwarcia oka, delikatnego zagęszczenia rzęs, podkreślenia powieki górnej, podkreślenia kształtu. Wiele kobiet błądzi, jeżeli chodzi o kształt brwi, co jest bardzo ważne, żeby ten kształt był idealny. Brew powinna się wznosić 2/3 długości i opadać w 1/3. To jest kształt klasyczny, naturalny. Często kobietki regulują sobie bardziej brwi na okrągło, czy też zawijają jakieś końce, regulują całkowicie ostatni element brwi. Twarz bardzo przez kształt brwi się zmienia. Jeżeli one są okrągłe, twarz również staje się okrągła. Jeżeli są zbyt ostre, nadaje ostrości rysom. Brwi bardzo, bardzo zmieniają twarz. Jeżeli makijażem trwałym, makijażem permanentnym linergistka nada zły kształt, mamy na 5 lat zmienioną twarz, niekiedy niekorzystnie. Więc na tyle jest to ważne, że nadanie kształtu trwa około godziny, nawet do półtorej. Na tyle patrzymy na osobę ze wszystkich stron, żeby każda z brwi była idealna, jedna i druga była symetryczna, harmonizowały z całą buźką. Gdybyśmy tutaj wzmocniły tylko i wyłącznie linię tej brwi, która jest, by nam wyszła brewka troszkę za okrągła, by nie było tego kształtu, który podkreśla również kształt całej powieki. Więc musimy to wymodelować tak, żeby było najpiękniej. Zerkniemy sobie na kształcik w stosunku do źrenic, jak ten kształt się układa w dwuwymiarowym, na dwuwymiarowym ekraniku aparatu. Tutaj widzimy, że wysokości początków i końców są równe, dzięki czemu nie ma efektu ani opadania brwi, ani zbytniego wznoszenia. Najwyższe punkty są na tym samym poziomie, co jest też bardzo istotne, żeby jedna brew nie była zbyt wysoko, druga zbyt nisko, bo to też później zaburza harmonię, a wiadomo, że dodatkowo dochodzi mimika, więc i tak tymi brewkami ruszamy i tak. Więc myślę, że tutaj kształcik jest idealny, lekko w łuku. Podkreśla bardzo ładnie pani kształt oka. Myślę, że będzie się pięknie harmonizował z całością. A jeszcze do tego, jak dojdzie jakiś makijaż kolorowy, to na pewno jeszcze bardziej ubarwi i będzie stanowił piękną ramę dla tych zielonych oczu. W pierwszym momencie pani może być przerażona intensywnością koloru kredki ze względu na to, że w tym momencie najbardziej widać kształt, tak jak mówiłam. Ten kształt widać tylko i wyłącznie, kiedy ta kredka jest intensywna. Jakbym zrobiła takim cieniem delikatnym, pani by się zgodziła na wszystko, nie zauważyłybyśmy niuansów i szczegółów, które tutaj są istotne, czyli długości, żeby były identyczne, stopień wznoszenia, stopień opadania, grubości, długości tych brwi. To jest bardzo, bardzo ważne. Także
Dopiero się zaczyna cały proces modelowania brwi, tak żeby były idealne, żeby jedna i druga brew stanowiły podobną, harmonijną całość.